Film z serii Poradniki, który ja uwielbiam nagrywać. I jakiś czas temu, za prośbą mojej przyjaciółki Natalii, powstał film na moim kanale Gdzie iść po opuszczeniu samolotu. I uświadomiłem sobie, że przydałby się jeszcze na moim kanale film Co zrobić na lotnisku, krok po kroku, by wsiąść do samolotu, czyli procedura odlotu. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, o którym właśnie wspominałem wcześniej, to wyświetlą się on tutaj u góry w proponowanych. Na początku musimy oczywiście przyjechać na lotnisko. Istnieje akurat możliwość przyjazdu samochodem, wiadomo, bądź komunikacją miejską, ale jeżeli przyjeżdżamy samochodem, to parkowanie samochodu przy tych parkingach lotniskowych uważam, że nie jest zbyt dobrym pomysłem, gdyż będzie kosztować nas to naprawdę dużo pieniędzy, gdyż lotnisko na tym zarabia, więc w okolicach lotnisk są parkingi, na których możemy zostawić samochód i autobusem podjedziemy na lotnisko. Jest to niewielkie odległości, a na pewno zapłacimy mniej pieniędzy za taki parking. Na lotnisko należy przyjechać 2 godziny przed planowanym wylotem bądź 3 godziny. Jeżeli lecimy Ryanairem, Wizzairem, tymi tanimi przewoźnikami, one wymagają od nas, abyśmy zrobili odprawę online 2 dni przed odlotem. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Ryanairze, jakim odstępie czasu mamy zrobić tą odprawę, ale 2 dni są w Wizzairze. I tutaj spokojnie możemy przyjechać nawet 1,5 godziny przed odlotem, ale robimy tą odprawę tylko wtedy, gdy mamy bagaż podręczny, bo jeżeli mamy bagaż główny, no to musimy go nadać i jakoś przez komputer go nie nadamy, ale jeżeli lecimy jakimś dużym samolotem, przykładowo Boeingiem 777 linii Emirates z Warszawy, to należy być 3 godziny przed odlotem, gdyż te Boeingi mieszczą 300 pasażerów i odprawa tych 300 pasażerów w 2 godziny jest dość ryzykowna, więc ustalono, że należy być na lotnisku 3 godziny przed planowanym odlotem. Gdy już przybędziemy na lotnisko, to należy spojrzeć na tablicę odlotów i spojrzeć, czy już nasza odprawa jest otwarta. Jeżeli będzie otwarta, to na tej tablicy muszą być napisane przykładowo check-in 16:18. To znaczy, że musimy skierować się do stanowiska odprawy od 16:00 do 18:00. Każda linia lotnicza ma oczywiście swój limit bagażowy, więc jeżeli przekroczymy limit tego bagażu głównego, to możemy zapłacić. To płacimy za każdy kilogram, lecz jeżeli jakaś tam osoba z tej odprawy będzie miła, to może nam podarować ten kilogram. Gdy przejdziemy odprawę bagażu, należy skierować się do kontroli bezpieczeństwa. To znaczy, będziemy musieli wyjąć całą zawartość naszego bagażu podręcznego, zdjąć wszelkie metalowe rzeczy z nas, czyli przykładowo, jeżeli mamy jakieś metalowe wstawki w obuwiu, musimy je zdjąć, paski musimy zdjąć, zegarki, naszyjniki. Ja dokładnie musiałem zdejmować okularów oraz aparatu i wtedy przechodzimy przez tą taką kolumnę, nie wiem jak to nazwać, przez ten wykrywacz metalu, wtedy jeżeli nam zapika, no to tam nas zbadają, przeszukają,
czy na pewno nie mamy jakichś związków z narkotykami i innymi substancjami, czy po prostu nie przewozimy czegoś, co jest nierozwolone. I gdy już przejdziemy tą kontrolę bezpieczeństwa, możemy udać się do gate'u naszego albo pochodzić po sklepach wolnocłowych, jeżeli coś Was oczywiście by interesowało. Tyle, że ceny na tych lotniskach są naprawdę zawyżone, bo przykładowo woda kosztuje 6 zł, co jeszcze nie jest aż taką dramą. My raz pamiętam, że zapłaciliśmy za 3 bułki 60 zł na lotnisku, więc naprawdę ceny z kosmosu. I jeszcze chcę dodać, że jeżeli nasz lot będzie opóźniony, odwołany, albo jeżeli mamy przesiadkę w jakimś mieście i nie zdążymy na następny lot z powodu opóźnienia albo odwołania, to należy udać się do punktu informacji albo zadzwonić na infolinię tego przewoźnika i wtedy nam znajdą, wtedy nam po prostu pomogą w danej sytuacji. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki kolejny poradnik Wam się przydał. Jeżeli macie pomysły na poradniki, które mógłbym jeszcze dla Was nagrać, albo filmy związane z lotnictwem, to będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie w komentarzu. Dajcie subskrypcję mojego kanału, jeżeli filmy Wam się podobają, bo będzie to dla mnie oznaka, żeby się nie poddawać, tylko walczyć o swoje. I dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia i cześć!